Cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony Conti w kolejnym materiale. Lecimy dalej, jesteśmy w Gladsheim, dotarliśmy tutaj, Loki nos zrobił w ciula i lecimy sobie dalej. Przypuszczam, że w poszukiwaniu właśnie Lokiego. Tak więc nie przedłużając, lecimy, jesteśmy w Asgardzie. No i co? Gdzie mam iść? Jak tam questy jakieś? Porozmawiać z Heimdallem? Valhyll to jest to miasto chyba. Tak, przez które przechodziłem, tylko tutaj za bardzo nie ma ludzi, więc pewnie muszę iść w lewo. Pewnie muszę iść w lewo, o, bo jak nie pójdę, to pójdę w drzewo. Tu idziemy. Są jakieś pochodnie, Himinbjörg. No i co? Są tu jakieś ludki. Czy nie ma jakichś ludków, o to jest pytanie. No, jest jakaś fontanna, dobra. Zapaliła się, jest okej, okay, dobra, mamy tutaj Heimdala. No need to explain, I have seen it by now. A reckless hero who is too eager to help and brings disaster, and a reckless master who is too eager for knowledge and risks the same for himself. You are a peculiar pair. I warned you, Allfather, not to let Loki run free. I warn you now that going to the giant's home at this time is a dangerous plan. As much as Mimer's wisdom may help us, who will lead us if you fall? But if you insist, I will open the Rainbow Bridge just long enough for you to pass. I cannot guarantee, however, that I can do the same on your return. Stand back! Open the door i boom. Chyba coś nie pykło. Sabotage. Someone has tampered with the bridge. I cannot close it. And I see the Jotuns are entering Bifrost from their side. They've been expecting this. They're invading. Get ready to fight, brothers. Ragnarok is already upon us. Komu w drogę temu Ragnarok? Bifrost. Tu mogę iść? Giganty, jotuny, giganty. Oczywiście nie miałem czasu, żeby zerknąć sobie na spokojnie na klasy, dlatego nadal nie wybrałem subklasy. W sensie drugiego mistrzostwa. Także, no nic, trudno, lecimy dalej, nie ma czasu do stracenia. Jesteśmy coraz bliżej końca fabuły, już tak całkowicie. Oczywiście poza tym najnowszym dodatkiem, bo to na najwyższym poziomie trudności odblokowuje. Ale no, już praktycznie bliżej niż dalej. Po prawie 50 odcinkach dobiegamy do końca pierwszego poziomu trudności. Co ten kołowrotek zrobił? Bramę chyba zamknął. Komu w drogę temu? Fight with Jotun. Kanonierzy Dwergarowi. Ściany Utgardu. Thank you.
Dobra, tu jest jakaś brama, ale nieotwieralna. A tu jest jakiś maniek. O kurde, ale skoczyły te wargi za mną. Jakieś wejście, ale pytanie, czy tam mam iść, czy nie. Chyba tam mogę wejść, bo to tu jakaś droga widzę wzdłuż prowadzi, więc może być jakaś komnata czy coś. No, gurwi, kamieniarz. Please, no beating. We only work here. We men wolves. Aha, no dobra, niech ci będzie. Tylko po czyjej stronie jesteście? Ściano naprawiacze. Miksturki lecą. Miksturek nigdy za wiele. Checkpoint. Checkpoint i lecimy dalej. No, jakiś champion. O kurde. Champion zamrażacz, halo, proszę mnie nie zamrażać, okej? Okay? Rozumiano? Krym, król Jotunheimu, okej. Okay. Królu! O! Wielki hełm Brennusa. Ochrony dawanej przez zbroję, obrażeń pochłanianych przez zbroję, odporność na żywioły, odporności na obrażenia na witalność, dają ci róg wojny, aktywowana przy ataku, triumfalny zew twojego rogu na pewien czas ogłusza przeciwników i to jest jakiś zestaw dumy Brennusa. Okej. Okay. Pustkowie Jotunheimu. Jeszcze nie dotarłem do tej pustkowi, bo to muszę z tego muru zejść. Więcej mama nie miała? Więzienie w Utgardzie. To tu może będzie w końcu ta Ylwa. Jeżeli w ogóle ona jeszcze żyje. Jeżeli w ogóle ona istniała, to nie był Loki, który, nie wiem, jakoś namącił w pamięci temu królowi, jeżeli w ogóle Loki miał moc zmiany pamięci czy coś. Zmiany wspomnień. Nie mógł nastulać, że jest jego córką, a on nigdy w życiu nie miał córki. Thank you.
Chyba jednak ona faktycznie istnieje. Skoro tu jest, powątpiewam, żeby byłby to dalej Loki udający ją. A human. I would say you were sent by the gods, but after what happened, I'm not so sure. I am. Yes, that is right. Do we know each other? Yes. Thank you, warrior. Warrior. That brute Thrym kept me in here after Loki gave me to him to seal some kind of bargain, like a piece of cattle. Hmm. Something about me becoming his wife in place of another who rejected both of them, as if. It wasn't only me the betraying trickster impersonated to mislead you, hero. When he first came into our great hall in Scandia, he asked the king if he would like to have a statue of himself, and when my father stepped onto the pedestal he offered him, Loki turned him to stone. But I will find a way to free him. Czyli ten jej ojciec to też Loki cały czas, kurde, pociągał za sznurki. Don't worry about me, hero. I have seen where they keep my portal stone, so I will be on my way out of here. But if you find anything that could help lift this curse from my father, please come see me in Scandia. Okej. No to jest zadanie główne i to dalej, nie mam nic ten. Podaję za nim na tęczowy most w Himinbjörgu. No dobra, idziemy dalej. I tu są pustkowie Jotunheimu. Co to mam za skilla? W ogóle ziołowy lek, a okej. Jestem co leczy i daje odporność na trucizny i tak dalej. Ulfjotun. To był Messie Ulfjotun. Lecą. Z której tu przylecieli? Aha. Będzie jakieś takie dziwne dźwięki wydawała ta skrzynka, ale na szczęście nie. No to już była. Ogel. Gigantic orzełku. Zaczynam być senny trochę, bo kawy sobie muszę zrobić zaraz, jak skończę nagrywać, szczerze mówiąc. Trochę przymuliłem. Najadłem się i mnie zaczęło usypiać. Oj, tak nie miało być. I sobie kawuni nie zrobiłem przed nagraniem, żeby mieć co popijać podczas dialogów. Jaszcząb, orł, pigeon, gołąb drapieżny niczym jaszcząb, waleczny jak orł.
Jotun Gigantum. No, tu chyba nic nie będzie, przez te jaskinie będę musiał iść. To był klękał buff. Klęknął, dostał buffa i umarł. Teraz się zaczynam zastanawiać, czy tu faktycznie będzie jakaś rzeka. No, zaczyna tak być, dobra, aczkolwiek tam coś dalej prowadzi, więc tamta... No nie, dobra. Cały czas rozważam, czy tamta jaskinia to jest... To jest droga dalej, czy to jest jednak... nie droga dalej, w sensie, że tu będę szedł, a jaskinia jest tylko poboczną miejscówką. Nie, tu jest droga dalej, bo są fontanienki, znaczy fontanienki. Pochodnie, dobra, to idziemy do jaskini, obczaj co tam jest, czy jest tam cokolwiek. Idziemy do jaskini zrobić obczajkę, czy tam cokolwiek jest. Proszę mnie nie stunować, ok? Jarn widzia. To po jotunheimsku wiedźma? Jarn widzia. Tak, to była wiedźma. Można było po tym krzyku poznać. Trochę to zabrzmiało jak elefant na gitarze z wajchą. Dobra, mamy kolejny punkt kontrolny. Jesteśmy w Hnidbjörg. A tam u góry coś jest? Hnidbjörg. Tu nie ma droga, jest jakaś droga. Dobra, i jest nawet jakiś portal, ale to przypuszczam, że to nie będzie on tu, tylko gdzieś daleko stąd. I to byłby, tak, i to byłby przedostatni portal, portal Jotunheimu i to będzie mój cel w tym odcinku. Zobaczymy, czy mi się uda dotrzeć. Zbiegły niewolnik, ugry. I want money. Trochę mu się rozpadło. To jest mój cel podróży w tym materiale. My dotrzemy do tamtego portalu. Oczywiście mogę się mylić, bo on może być gdzieś w ogóle kilometry, kilometry dalej stąd, nie? Więc nie twierdzę, że dotrę w tym odcinku tam. Tu jest droga jakaś, bo są pochodnie. Co ja mam z tymi fontannami? Znowu chciałem powiedzieć, że są fontanny. Rimturs. Tu będzie jakaś jaskinia, czy coś? Dobrze, te wargi są słabe. Jest jakaś droga też dalej, dziwne. Jakaś kapliczka. Gdzie ja tu dotrę tędy? O! Jakiś bosik, córka z Sutanga. Pewnie do jakiegoś questa ona tu będzie. Ech, gościu, weź, że zejdź mi z drogi. Zasłania mi córkę Sutanga. Ona nic nie rzuciła. To może tu coś będzie, albo po prostu miód poezji. Okej, okay, jakiś quest. Miód z Walhyli i miód poezji. Legendarny trunek, źródło wiedzy, inspiracji. No dobra, jakieś zadanko będzie można z tego miodku wykorzystać. No właśnie, mam to zadanko do wykonania też z tym miodkiem z kozy.
No wiecie, koza dająca miód zamiast mleka. Ciekawe wyjście. Never ending honey. Czemu by nie? Kto by pogardził darmowym miotkiem, niekończącym się na dodatek? Czy nie, no może nie do końca darmowym, bo kózka pewnie musi jakąś trawę jeść. Przypuszczam, że też niezwykłą trawę, żeby dawała miód. No, chyba się zbliżam do tego portalu faktycznie. Tu jest jakaś jaskinia, wejdźmy do niej. Zobaczmy, czy jest tu coś ciekawego. Ta jaskinia jest jakaś rozległa z tego, co widzę. Dużo tych rimtursów tu jest. Gigantyczne rimtursy. Hiha hoha. Cic. No nie ma tu nic jednak. No dobra. Let's go. Tam coś tu nie ma? Tam gdzieś po prawej? Nie, nie ma tutaj coś takiego. Nie ma tu nic, dobra. No, coś tu coraz bliżej. Coraz bliżej, coraz więcej kropeczek mi się tu pokazuje. Jakbym już faktycznie był blisko tego portalu, to byłby już przedostatni portal w tym akcie, więc zdecydowanie zwiastowałoby to bycie blisko końca. No, jest miasto. Są ci ludkowie. Czyli jestem blisko. I am close enough, I hope so. How dare you? No tam jest droga dalej, na to by wyglądało, czyli tam nie idziemy. Tu może być przystanek po prostu, to miasteczko, obóz czy zwał jak zwał, może być jakimś takim przystankiem, a później trzeba gdzieś tam właśnie dalej na te teoretycznie bagna. Chyba jesteśmy na miejscu. To jakiś kupiec jak na razie. Jest portal. Jest portal. I don't know. Okej, dobra. Mamy tutaj mamy portal. A tutaj mamy pochodnie i znaczy się w sensie reinkarnacje, fontany. I tak jak wspominałem, tutaj poprzedni materiał był dłuższy, ten będzie trochę krótszy. Tak więc blisko już jestem na szczęście. Jak sobie odpalę portal, to widać, że jest to przedostatni już teleport, więc jesteśmy coraz to bliżej. Tak więc dzięki za oglądanie. Tak jak mówię, no troszkę krótszy materiał wyjątkowo w stosunku do tego ostatniego. Tak więc no nic. Widzimy się już niedługo w kolejnym materiale. Widzimy się na Twitchu. Linki standardowo wszystkie do społecznościowe macie w opisie. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Cześć.